Mieszkańcy sygnalizują, że w Dębicy potrzebne jest porozumienie. Czy partia o takiej nazwie w końcu da impuls do wspólnych działań na rzecz miasta? Chcą zmian. Takich, które dadzą korzyść wszystkim mieszkańcom średniej wielkości miasta, jakim jest Dębica. Pomysły znaleźli w programie proponowanym przez partię Jarosława Gowina. Choćby takie kilka wątków. Miasto Plus. Miasto Plus jest szansą dla Dębicy, jest szansą dla wszystkich małych miast, średnich miast, gdzie Jarosław Gowin i jego partia zapowiedzieli przeniesienie, powiedzmy, tych ośrodków decyzyjnych, tych ośrodków władzy, zarządu, żeby tylko nie funkcjonowały tylko li w Warszawie, ale również w mniejszych miastach, wojewódzkich, byłych wojewódzkich, czy takich miastach jak Dębica, żebyśmy położyli nacisk na rozwój tych miast, żeby nie było, że tylko rozwijają się miasta duże, bardzo duże, a zupełnie nasza Dębica jest miastem biednym, zaściankowym, zapomnianym niemalże. Więc liczę na wdrożenie tego programu Miasto Plus w Dębicy, na współpracę z samorządem, na to, że Jarosław Gowin poparł burmistrza Mariusza Szewczyka we wrześniu ubiegłego roku, że poparł pana prezesa Stefana Bieszczada, że będzie nas wspierał i że jest to partia, która działa w porozumieniu z Jarosławem Kaczyńskim, ze Zbigniewem Ziobro i że jeżeli oni działają, potraficie liderzy, takie trzy osobowości duże, porozumieć po to, żeby coś dobrego zrobić, to ja zakładam, że tu również my się porozumiemy i że różne środowiska się włączą. Włączą się osoby, które działają politycznie, które działają społecznie, które działają, bo są im bliskie takie demokratyczne wartości chrześcijańskie, wolnościowe, gdzie włączą się przedsiębiorcy. Wszystkich, którzy chcą tworzyć energię miast, zapraszam do działania w ramach koła Porozumienie. Myślę, że formuła dębickiego porozumienia będzie płaszczyzną do współpracy we wszystkich tematach związanych z rozwojem naszego miasta. Porozumienie to polska centroprawicowa partia polityczna. Ugrupowanie wraz z Prawem i Sprawiedliwością oraz Solidarną Polską współtworzy rząd. Posiada przedstawicieli w parlamencie, głównie zasiadających w klubie PiS.